Zastanowicie, co się wydarzy, kiedy wybaczę, jak będzie wyglądało moje życie, to pierwsze bym zrobiła, a co się zmieni, kiedy nie wybaczę? To jest podstawowe pytanie. Jak będzie wyglądało moje życie, kiedy będę nosiła ten ból w sobie, tą niezgodę, bo to kwestia wybaczenia to jest bardzo złożony temat, ponieważ tam jest bardzo dużo napięcia, bardzo dużo może być emocji złości, gniewu, żalu, nienawiści. I tak naprawdę drugie pytanie, jakie bym sobie zadała, kto najbardziej w tej sytuacji dostaje wypalić? Bo w momencie, kiedy jest taki duży poziom sfrustrowania, żal na przykład, to jest żal, ale na tym samym poziomie jest wdzięczność. To ja wybieram wdzięczność. Ja wolę, żeby mnie tutaj zaciskało i żeby łzy mi płynęły z tytułu wdzięczności, a nie żalu. Złość, gniew, tak. Tutaj mamy, bardzo dużo osób ma tutaj taką kreskę. Są to też intelektualiści, ponieważ tutaj jest taka energia, jak chcemy sobie coś przypomnieć, często robimy coś takiego, skupiamy się, robimy, albo unosimy głowę, zamykamy oczy, ale cała uwaga jest tutaj, bo tutaj jest koncentracja. Ale tutaj, że jest tłumiony gniew, to ja wolę się koncentrować i kreować i tworzyć coś pięknego, niż tracić tą energię. O tej niskiej częstotliwości dawać jej jakąkolwiek uwagę. Ile jest problemów z żołądkiem, ile ludzi mają chorób z tytułu, ile chorób w ogóle z tytułu tego, że mamy problemy na poziomie układu trawiennego. A skąd biorą się te problemy? No ze stresu się biorą. Więc ja zdecydowanie wolę być zrelaksowana. I ta sama świadomość tego, to przepraszam, to taka, uwielbiam w ogóle to sformułowanie. Wydaje mi się, że słyszałam to kiedyś w jakiejś takiej długiej medytacji. Przywołaj swoje wspomnienia z przyszłości. Ja to bardzo często robię, podejmując decyzje. Zastanawiam się, taki trochę umysł szachista, wiesz, z szachisty mi się załącza. Co zrobię, jak zrobię taki krok, dokąd mnie to zaprowadzi, a co zrobię, jak wybiorę inną drogę. I wybieram zawsze tam, gdzie jest to zgodne bardziej z moim sercem. Zresztą ja już teraz nie mam takich dylematów, ale pytała się osoby, które mają problem z wybaczeniem. Teraz nie chciałabym, żeby to też zabrzmiało, bo łatwo się mówi z perspektywy, dużo łatwiej się mówi, ale ja nie zapomniałam. Zawsze chciałam być nauczycielem dla tych ludzi, którzy są o ten jeden krok, żeby ta świadomość zrobiła tu i żeby już byli na tej drodze do szczęścia. I uwielbiam ich wtedy dłonie puszczać, niech idą sobie w swoją stronę, jak potrzebują na chwilę, niech tylko zadzwonią. Ewentualnie jakieś delikatne szlify. Właśnie takim nauczycielem chcę być, bo ja nie zapomnę tego, w jakiej byłam sytuacji. I trudno jest zapomnieć o tym poziomie szczęścia, który mi towarzyszy. Tym się chcę po prostu dzielić. Wybaczenie jest fundamentalnym procesem w tym, o czym mówię. Praktycznie w 50% wiąże się to z umiejętnością wybaczenia. Trudno jest wybaczyć komuś, kto krzywdził, bo tak naprawdę nie krzywdził, ale żeby umieć spojrzeć z tej perspektywy. Ktoś przez wiele lat coś nam robił, tak? Jak jemu to wybaczyć? Tym bardziej, że się spotykamy i widzimy, że kontakt z tą osobą znowu zaciska żołądek. Powiem jedną historię. Ja miałam taką historię z mamą, a odkryłam w ogóle, że mam do niej pretensje przez przypadek, że tak powiem, właśnie przez radykalne wybaczanie. Ja już za każdym razem była taka sytuacja, że ja już byłam nauczycielem jogi. Miałam też etap, że wydawało mi się, że już jestem święta, wegetarianka, w ogóle samotna, tak? Zero, już na pewno z mężczyzną nie będę, wszystko poukładane. Naprawdę, tylko habit założyć i po prostu służba. Ale weryfikowała to moja mama, bo za każdym razem jak przychodziła, to czułam, że ten żołądek się skurcza i że tu po prostu wszystko się zatrzymuje. No to wtedy popracowałam trochę z tym i wiecie, co bardzo mi pomogło? To, że jak moja mama przychodziła albo ja szłam do niej, to sobie postanawiałam, wymuszałam na sobie taką postawę, że jak ją zobaczę, to będę sobie wmawiać, że widzę ją po raz pierwszy w życiu. I wtedy, wiecie, co stało się magicznego? Ani ja nie przyklejałam jej etykiety i nie tą swoją energią złości, gniewu, frustracji jej nie osaczałam. Dzięki temu ona mogła rozkwitnąć i dzięki temu mój umysł był czysty i zaczął dostrzegać, że ona jest zupełnie inna. Że ona ma niesamowicie dużo pozytywnych cech. I zaczęłam na te cechy zwracać uwagę i w momencie, kiedy ja kierowałam uwagę na te cechy,
w niej te cechy rozkwitały. I tak, tak ta relacja się zmieniła. Przepiękna relacja. Pięknie, bo to mamy się mamy. Mamy tutaj mamę? Nie, nie. No, ma ja to prawie jak córka. No, prawie, jeszcze więcej jak. Ale to się zgadza. Tak. W każdej relacji mi to pomagało. Później właśnie to było niesamowite. Uwielbiałam to podejście takie, to nie było dawanie szansy komuś, to było dawanie szansy mi, ta umiejętność spojrzenia bez przyklejania etykiet, bez żadnej opinii. Po prostu wcielałam się w takie niewinne dziecko, które się przypatruje i robi takie z takim zachwytem. I wtedy dawałam na poziomie przestrzeni, tego się nie da wytłumaczyć, ja dawałam przestrzeń tej osobie, żeby ona mogła zamanifestować te inne cechy, a nie te, do których ja się przykleiłam. Coś pięknego, polecam każdemu. Z szefem, ze wszystkim. Działa to naprawdę w każdym wydaniu. Tak, i też bardzo, bardzo pomocne dla relacji mama-dziecko. Bardzo. Bo my też to robimy niestety. Mamy to w sobie. To z góry wiemy, jak dziecko się zachowa. Tak naprawdę nie jesteśmy z tego. Jak jesteśmy wycofani, dajemy przestrzeń, dajemy pełen rozkwit temu dziecku, pełną swobodę. Oczywiście mówię w takim zdrowym rodzicielstwie, czyli jak dziecko powie, biorę deskorolkę, lecę na trasę szybkiego ruchu, mamo, pa! To ty mówisz, nie mówisz, nie, 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 broń Boże, ty nie hamujesz entuzjazmu, tylko mówisz, super pomysł, tylko kotku, tutaj jest taki tor przeszkód, w parku będzie bezpieczniej. Tylko tyle. Naprawdę niewiele trzeba w życiu zmienić, żeby być szczęśliwym, żeby innym pozwolić żyć, żeby oni mogli oddychać, żeby ich potencjały, jakie to jest ważne, żeby pielęgnować ludzki potencjał, żeby go podsycać, żeby chwalić te rzeczy, które zauważamy. Ile razy zdarzyło się tak, że zauważyłaś, że koleżanka zmieniła fryzurę, ale coś w tobie nie powiedziało tego. A jak się sami cudownie czujemy, kiedy powiemy to drugiej osobie, nawet nie kiedy usłyszymy, ale kiedy wypowiemy te cudowne słowa. My sami tu czujemy, co się w nas dzieje, kiedy widzimy, jak było to potrzebne tej drugiej osobie. Takie rzeczy proste, no zmieniają świat po prostu. Prostego. Tak.